Siemaneczko, ziomeczki, z tej strony towarzysz Freeman, a dzisiaj z nami Kufer i jesteśmy w Ghost Recon Breakpoint. Dokładnie to rzecz biorąc, będziemy rozgrywać misję z dodatku z Terminatorem. I musimy porozmawiać z Marią Schulz, która nie jest Niemcem, choć nazwisko wskazuje, i choć Kufer tutaj, idziemy. O tam. Ogólnie rzecz biorąc, to faktycznie są misje z Terminatorem. I Kufer, weź się przywitaj jak człowiek. Dzień dobry. No, nie Witam wiem czy wszystkich. Kufra słychać. Mam nadzieję, że go słychać, bo poczekaj, ona. Gdzie jest ta baba? Tam jest. Zniknęła. Tutaj. Czekaj. Musimy. O tutaj, jest przy sklepie. Musimy się z nią pogadać. Jak człowiek. Wiecie o co chodzi. Porozmawiamy z Mario Schulz. Dobra. Dukat scenka. No, scenka się odpala. Ty widzisz swoją postać? Tak. No, i teraz musimy tą kobietę znaleźć. Ona siedzi w sentinelskim pierdlu. Robimy to na cicho czy na głośno? Mam tu Miki, domyśl się. Dobra. Chyba, że ty chcesz na głośno, to mogę RPM-a wziąć. Zaczekaj, to mam. Czy ja sobie wezmę taki zestaw, jeszcze do sklepu zajrzę. Zrobię sobie taki zestaw, żeby mieć dlaczego być na głośno i na cicho. Myślę, że mam już tą na głośno, ale zezumowałem tą do działania no na cicho, więc tylko sobie tutaj wytworzę ze schematu i. Tego, wiesz. Dobra. Let me know what you need. Czyli tak, będę potrzebować pistoletu. Weźmiemy sobie USP-ka. Będę potrzebować tego karabinu snajperskiego. I do tego weźmiemy sobie. Tak, 130 i będę potrzebować karabinu szturmowego i do tego weźmiemy sobie Silver Stake Tactical. O, proszę, to jest broń taka specjalna. Teraz ją sobie tutaj założę i możemy ruszać, tylko ją założę. Tutaj zestaw. Jeszcze tylko sprzęt dostosuję, 141 Tactical. Tutaj no, magazynek. Nie mogę wziąć większego magazynku niestety. Karabin snajperski, weźmiemy sobie tego Browna. Pistolet. Wyposażymy się tylko w większy magazynek. O, mogę sobie tutaj broń ulepszyć. Dobra. Więc może po prostu podlecimy, używam szybkiej podróży na biwak tam w okolicy? Już można chyba, nie? Dobra, no to ja tutaj mam taki biwak na takich bagnach, to tam się możemy przenieść. I te czasy ładowania będę wycinać, żeby wiesz, film nie trwał nie wiadomo tak, ile. Tu to jest to. Mam biwak? Mam. A tutaj tu, dobra. Yo, yo, ziomeczki, witamy po cięciu. Nie, no. Pamiętam te gameplaye kiedyś. No, kiedyś to było, że. No, to jeszcze takie wiecie. No, wytnę, dobuduję tę resztę szczegółów i będzie wytnę. I te przednie. O, dobra. I już jesteśmy z powrotem. Jesteśmy tutaj tego. Słuchaj, może biwak rozbijemy i śmigłowiec weźmiemy. Bo mam z Uplaya śmigłowiec. W ogóle, jaką ty klasą grasz? Ja? Zaraz ci powiem. Me klasa szturmowiec. Ja gram tym od tego takiego drona. Jeszcze wcześniej grałem tym agentem Echelonu, ale uznałem, że mi się bardziej przyda ten dron.
do walki z tymi. To się w nóż dostałem i kamuflaż, więc... Dobra, więc... Tak, tutaj tylko sobie pojazd weźmiemy. Tutaj fajnie się ubrania brudzą. No, jesteś na bagnie, więc... Albo chyba sobie wezmę tego agenta Echelonu, szczerze mówiąc, bo jak to działamy na cicho, to sobie... Agent Echelonu. Ja sobie te wezmę. Premia do zasobów. Dobra. Pistolet, porządny, dobra. Overseer z rakietami. Powiedz, jak będziesz gotowy ruszać. Mhm. Wychodzimy teraz, czy idziemy się przespać na jakąś godzinę? Pod osłoną nocy może to zrobimy. Dobra. Dwudziesta druga? Czy 18:50? Tak, 22, bo 18 jeszcze jest widno. 22:50. Ja mam w ogóle, a nie, dobra, wymieniłem klasę. Ale w ogóle agent Echelonu ma auto-aima na pistolet. Jak cię ktoś ten... Nice. Dobra. I śmigłowiec znajduje się tam, więc sobie do niego podejdziemy. Uwaga, istnieje cień szansy, że nasza rozgrywka będzie upośledzona. Tak, potwierdza. Czekaj, tylko się wyposażę w snajperkę. Snajperka, oto jestem Brown i Silver Stake, okej. Okay. Bo mi nie wyposażyło mojego tego zestawu, bo to był zestaw sobie pod ten. Gościa od ścieżek. Dobra, kto pilotuje? Ty możesz. Dobra. Musimy więc wydostać kobietę z więzienia i ta kobieta ponoć pojawiła się z nie wiadomo skąd. Ej, to nie jest miś. Chyba wziąłem zły śmigłowiec, ten bez rakiet. Ale dobra. Ważne, że lata. Spodochronujemy się? No, można. Dobra, a ty możesz wypuścić drona? Jak jesteś śmigłowcu? Nie mogę. Dobra. To jeszcze trochę się wzniosę i może wylądujemy na tym budynku takim. Ten po prawej. Jak nasz cel jest pomiędzy, to my wylądujemy na tym po prawej, okej? Okay? Jak dam radę, to wyląduję. Dobra, no to skaczemy. Dobra, i lecimy. Noctowizję sobie włączymy tutaj. Za ładne widoki. O Jezu, Elik tu jest nasrane. Co jest? Kto się strzela? Oni już strzelają. O Jezu, o Jezu, o Jezu. Dobra, czekaj chwilę, bo właśnie ogarnąłem, że ja mam zły zestaw tego, ubrań założony. Przez co mi mam strasznie level zaniżony. O, dobra, teraz 130, dobra. Więc tak, musimy dostać się, no rozejrzeć się tutaj, trzeba kogoś przesłuchać. Ja sobie tylko wrogów oznaczę. Czekaj. On się z kimś Terminator tam jest. Tam już Terminator jest, słuchaj. O tam. Ej, bo my tutaj... Czekaj. Trzeba kogoś przesłuchać. Albo zdobyć dokumenty. Dobra. Tam jest już, słuchaj, Terminator. Z jakiegoś powodu się pojawił. Ja więc postaram się wyeliminować snajpera. I skorzystajmy z faktu, że oni są jakby zajęci tym kolesiem. Terminatorem właśnie. Dobra. Gdzie jesteś? Tutaj. Da się tak, wyłączyć ten ja ten moździerz wyłączę. Bo jego się nie tak nie da skakować, więc to żeby na mnie utrudnić życie. Rozwalić się poda, nie? Tak, ale ja go wyłączę tak po cichu. A dobra. Wyeliminuję snajperów, jacy tutaj są. Na wszelki wypadek. Chociaż oni są zajęci walką z Terminatorem, więc... Ja ją już znalazłem, jak coś. Co? Ja już ją widzę. Gdzie? Tam. Na lewo. O, w tym małym budynku. W jakim budynku? Nie, to nie jest nasz cel. To jest po prostu więzień typowy. My musimy informacje zdobyć. O, dzięki. I z tego, co widzę, to te informacje są tu w budynku, więc chodź. O.
Dobra, o tutaj. Chodź. Biegnę. Dobra, a tak powiesz po cichu, jak profesjonaliści. Chciałem zobaczyć. O, czekaj. Spróbuj go znużować, ok? Ty powiesz mi, jak to wygląda z twojej perspektywy, dobra? Kurwa, patrz. No i jak wygląda? Zajebiście wygląda. Tak, tylko teraz nas zobaczyli. Dobra, jak to zrobimy dość szybko, to. Dobra, wiedziałem, że to się zleci. Dobra, zmiana planów. Teraz nas też Terminator wykrył. Tylko, że on się teraz stukał z Terminatorem, więc po prostu zbierzmy dokumenty tak szybko, jak się da. Dobra, tu są jakieś. Weź mi osłaniaj, jak możesz. Znajdź kobiety, która zniszczyła drony, proszę. Budynki biurowe. Tutaj. O, ta, tu musimy zrobić. Dobra, rób zdjęcie, ja cię osłaniam. Faktycznie nas strzela. Jest. Przeniesienie więźnia. Chciałbym to przeczytać, ale nie mogę, mamy tu snajpera. A poziom 34. O, tutaj był koleś? A, wszedł na górę. Ta, widzę, że tu. Dobra. Przeczytaj tą informację. Musimy czyli będziemy musieli zaatakować konwój. To ja mam pomysł. Weźmy ukradnijmy śmigłowiec z lądowiska. Przy okazji okay. Nim się szybko ewakuujemy. Chodź tędy. Zniknęliśmy im. O, uważaj, tam jest dron. Albo wieżyczka, nie wiem. Fuck. Uważaj, tam jest koleś. Dobra, tutaj jest śmigłowiec. Kierowca. Powiedz, jak się załadujesz. Wiesz. I lecimy stąd. I teraz musimy, jakby wiesz. Gdzie jest? To jest daleko w ogóle? Sprawdźmy. 3 kilometry. No tak, 4 kilometry. No, tam podlecimy. Szczerze mówiąc, powinniśmy wyciąć te takie podróże długie, czy zostawić? Nie wiem, to od ciebie zależy. Dobra. Ja wiem jedno, muszę sobie wyciszyć grę trochę. No. A w ogóle dobrze mnie słychać? Tak, dobrze. Dobrze, bo się bałem, że wiesz. Że to nagrywam, bo to wyjdzie, że... Weź mi nie efektu. Słychać. Dobra, jesteśmy już w strefie poszukiwań. Znaczy to chyba ja głównie muszę się oglądać. Weź się rozglądaj, jak możesz. Czy nie jedzie tu jakaś kolumna ciężarówek? Czy wiesz, już. Jakiś konwój. No i nie będziemy mogli go wysalić, trzeba będzie go, wiesz, tak... Rozstrzelać. No. W fabule była taka jedna misja, co jak papa rozsadziłem. O, jest konwój. Bez kitu. Ej, tutaj, czekaj. Gdzie jadą? No właśnie, poczekaj. Ej, musimy przesłuchać kogoś, czy nie możemy ich nawet zabić wszystkich. Dobra, to... ja mam pomysł. Zablokujemy im drogę. Bo oni. Tutaj nie będą jechać. Tędy, jeżeli tak, to wysiądziemy tutaj. Zablokuj... Na skrzyżowaniu po prostu wyląduje. No tak. Wyląduje i po prostu szybko trzeba. No oni ciężarówka się zatrzyma, a my kropniemy tych gości. Po prostu trzeba zastawić drogę pierwszej ciężarówce. Znaczy tej ciężarówce, a tych gości w samochodzie, wiesz, rozwalić. Ja rozwalę tą ciężarówkę, słuchaj. A czy nie ciężarówkę, jeepa, co z nim jedzie. Dobra, zatrzymaj ich. Zajdź im drogę. O ja pierdolę. Czym im drogę za ten? Czekaj, czy oni wysiedli? Wyszli. Tak, to, wyszli. Dobra. Czekaj, rozwal tych gości, bo tej spacie chyba. I teraz trzeba ich złapać po prostu. Nie ma.
Ja wezmę drugiego. O, kurwa. Wybraliśmy sobie chujową lokalizację. Dobra, ja trzymam typa. Tylko weź, dobra, ja go przesłucham. Prisoner, you just transferred from the Sentinel camp. Where is she? Oh, the crazy lady? Yeah, we took her to the medical center to get checked out. She wouldn't shut up about the future and the end of the world. We couldn't wait to get rid of her. Please, that's all I know. Dobra. Czyli musimy jechać do centrum medycznego. Weźmy śmigłowiec. Będzie szybciej. Yep. M82. Dobra. O, czekaj, bo ci goście mają loot. Ten sosery przeciągnął. W ogóle Breakpoint to bardzo fajna gra. Dobra. Me potwierdza. Co może taki fajny opór odmieć. Dobra, szybko, bo tu się już zbiera reszta tej skierzonej gromadki Sentinela, a my tego nie chcemy. I to centrum medyczne to 1,5 km. Oto ten dron Azrael, czy jak ktoś tam nazywa. Wiesz, że można go zestrzelić? Tego drona? Za beskitu. Dobra, ale... dobra. To powinno być prościej, bo jak... Ja chyba trzymaję w jednym z tych budynków. Więc po prostu wyląduje sobie tutaj i się tam zakradniemy. Jeśli się będzie dało. Przy odrobinie szczęścia uda mi się wylądować na samym dachu tego budynku. O kurwa, helikopter, czekaj. Helikopter patrolowy. Bym wylądował i by nas zobaczyli. To czy on za nami leci? A. O kurwa, czekaj, on nas stykuje? O, puch. Dobra. Dobra. Nie przyznam, że trochę to poszło inaczej niż myślałem. On nas zobaczył. Ale... Dobra. I oni teraz pójdą do miejsca wybuchu, co w teorii powinno nam ułatwić nieco działanie. Tak. Wyląduje... To wszystko było zaplanowane. Tak, tak. To wszystko było zaplanowane przez moją bardzo... Przez nas. Specjalistów od tego. To co, przez szybę, nie? Jak nie ta. Da się otworzyć szybę przeciąć? Nie da się. Nie da się. Dobra, to po prostu trzeba zeskoczyć tutaj. Tych walimy, czy nie? A, ja tego walmy. To jest jakiś lekarz. O, kurch. Czekaj, bo to jest typek. Tego też kropnę. Trzeba zapytać personel. Rozumiem. O, tutaj jest jakaś pani doktor. Siema doktor. O Jezu! Nie, oni mnie zaraz zobaczą! Ja nie wierzę. To mi... Gra mi się zacięła w jednym miejscu. I... Nie wiem, czy widziałeś. Na filmie zobaczysz, że on zaczął gadać i wtedy zaczął mnie wykrywać. To za dupa. Dobra, to trzeba teraz zgubić tą walkę, aby ich... Jesteśmy trochę w dupie. Ta. Wiedziałem, że to nie pójdzie tak, ale dobra, chuj. Będzie dobrze. Tylko tak, żebyśmy zobaczyli przez... Kto chce nas zabić. Dobra, ta kobieta gdzieś tu jest, ja ją słyszę nawet. Tak, też słyszę. Dobra. Wyjaśnień. Co? Tak. Dobra, no to jeszcze raz pogadajmy z tą doktorową, tylko że teraz mnie ich przez szybę nie zobaczył. Hello there. I hope you can tell me something about this. That's the truth, I swear. Dobra, więc według tego ona jest tu na piętarku.
Chodźmy. Chyba, że w sąsiednim budynku jest. Dobra, jestem debilem. O, teraz widać. No. Ja mam tego rozwalonego pada, sobie muszę czułość zwiększyć, bo nie mogę się okręcać. Kurde. Na górę, tutaj schody. Czekaj, bo tu ktoś jeszcze jest. Skrzynkę otwiera. Opening. Izak. Mi otwiera. Grotto. Patrz na rękę, skanek, dłoni. O, kastenkę masz? Tak. Dobra, to oglądamy. Wchodzimy. FBI open up. FBI. A ta w ogóle długopis. Co nas długopisem chciała? W ogóle rzuciła się jak... Nie próbuj, bo rozstrzelam. You're nomad. How do you know my name? Who the hell are you? My name is Raza Aldwin. I've been sent here to find you. That's funny. I've been sent to find you. Tell me how you took out two drones. Listen to me very carefully. I'm from the future. I'm here to stop the machines. The future. Right. You work for Skell. That how you learned to take down drones? Drones? I'm here to destroy Terminators. Terminatory. There's a T-800 on the island and it's looking for me. T-800. Is that a new model? Hey, if it's a drone, we can destroy it. You don't understand. Ej, to jest chyba winda w budynku, w którym jesteśmy, wiesz? Tak, to jest ten budynek. Będzie bitka. 1-1. Ona będzie miała kosę. Ty, patrz! Patrz na niego! Stary wszedł. Stary, z wywiadówki wrócił. Brat zasłania tego, brata młodszego, który ma jedynkę na tego z zapuroczy z biologii, ale stary niewzruszony. Jeszcze alkohol się zaczyna aktywować. Stary wstał. Stary wstał. Stary wstaje. Dobra, spierdalamy stąd, bo idzie na snuki. Spierdalam, helikopter kurwa. Tak, ale myśmy go na dachu zostawili. Kurwa. Wejdziemy. Cześć, to są ci goście. Dobra. No, cześć, to jest ten... Jest jego HP. Chcesz go próbować rozwalić? Żartował, dawaj na dół. Dobra. Czekamy. Ta spierdala. Jezu, ja prawie zdechłem. Dobra. Kurwa mać! Jezu, wywalam! Jezu, prawie zginąłem. Idziemy za nią, czy co? Jest auto! Dobra, ładuj wóz, a ty głupia babo też. Dobra. A ona nie musi z nami, dobra. Nie, wsiada. Szybciej, czasu nie mamy. Ona udaje? Dawaj, bo tu jeszcze ci debile z Sentinela. Dobra. Pierdalamy. On nas wytropił po śladach. Na lewo zjedź. Tam ma musimy jechać. Wjedź po drugim. Nie chuj, a w off-road. Off-road i będzie ban. No nie. Mi się wydaje, czy on za nami idzie cały czas. A my go i tak będziemy musieli chyba rozwalić pod koniec, nie? No tak. Na razie nie mamy wyposażenia. Tam wyposażenie. Daj mi kosa, to mu te kabelki poprzecinam. To tam najbliżej się odrodzę. Ej, tu są wygowie. Dobra, poczekaj. Mewiast. Dobra, czekaj. Na cicho? Na cicho. Ich jest... Nie jest ich zbyt dużo. Czekaj. O, widzisz. Tylko są skrzynek. Może jest dwóch? Dobra. Skrzyneczka jeszcze tu otworzę. I robimy to.
Na full auto. No otwiera. No. I on tutaj też przyjdzie. Ej, dostałem osiągnięcie. Śmieszoność na synchronizację. To chyba jest specjalnie pod koopa osiągnięcie. Ja nie mam. Tak, dobra, wchodzimy. Coś. Ja nie dostałem. Skam. A ja już to mam, dobra. Oho. Uuu. Gnat. Slash do gnat. This is just the base. It still needs improvements. I can teach you to upgrade it, but you need to find materials. What am I supposed to do once it's upgraded? Może i w przeciwnej drużynie jest Terminator, ale ja jestem na kurwiator. To jest karabin kapitana bomby. Bez bitu! Wiesz, kim ja jestem? Niestety nie mogę powiedzieć, ponieważ prawa autorskie. Ale dobrze wiesz, kim jestem. Duch kapitana bomby. Mkebe, dobra. Me czeka na nowe odcinki egzorcysty. Air One. Ta baba jest jakaś upośledzona. No to ona też jest chyba robotem, mi się wydaje. To ja? Jak ci się wydaje? No, w sensie mi się tak wydaje. No nie, w sensie mi się wydaje. Ale po czym tak, to jest na podstawie... No nie wiem, ale jak to jest na podstawie Terminatora, bo tam walczył Terminator versus Terminator, nie? No, a w jednym filmie to był w ogóle człowiek, cyborg. No tak. Pamiętam, go oglądałem po 23, tak się jak... Może ono też jest tym robotem jakimś. No to teraz właściwie, no to teraz dostajemy tą broń do mordowania Terminatorów. To ja właściwie jako, że ja tą misję robiłem już wcześniej, to ja teraz sobie wyposażę. Przerwie, która trwa jakieś 20 minut, która zawiera to, że kufrowi wyjebało prąd, nie włączyliśmy Terminatora, zostawało misję i dołączył do nas tutaj oto przyjaciel Stills. Stills sekund. Stills dwie kropki. I teraz on też z nami będzie nagrywać. To znaczy, że jest nas teraz trzech łowców Terminatorów, czyli jesteśmy drużyną, która jest w stanie położyć twojego starego spać. Dzwońcie po 1700. Znaczy, hostem tutaj jest Kufer. To jesteś obcy ludzie w ogóle chodzą, ja bym nie ufał, więc chodźmy już do tej. Me nie zna. Raz. Chodźcie. Gdzie ona jest? Ona jest tu na górze. Musimy z tą kobietą porozmawiać. Te. Na dziurę im ją idę ładować, a nie. Co? Ja nic. O, mam tutaj Matiego, który chyba za mną idzie i ja się boję obcych ludzi, więc ja od niego... Mam uczyła, nie rozmawiaj z obcymi. Aj wy. My rozmawiam. Dobra. Wydublony serwisie. Stills, a tobie się kascenka wyświetla? Teraz? Wyświetlać się kascenka? Stills? Mi się nie wyświetla. No to on musi... Ej, trzeba go zaprosić do misji. Jakoś. W jaki sposób? Może jak wyjdziemy z tego Everhornu, to mu się odpali. A mogę po prostu pomagać. Dobra. Nie ma misji zbytnie na fanie, tak, z tego co pamiętam, Bela. Dobra, ja mam. Wy z RKM-ami łazicie? No bo to... Nie. Musimy... Wcale. Dobra, to Stills, masz to? Kajwy ze swojego... Co? M... Co? Wezmę coś fajnego, bo jak mamy... Wezmę sobie jakąś broń. Dobra, to powiedz, czy się wyświetla ta misja, pogodna przyszłość. Nie. A weź spróbuj ją przypiąć i odpiąć. Znaczy, odepnij ją i przypnij kufer jeszcze raz, to może jemu też załączy. Yep. Okej. Okay. To weź Stills, tylko wejdź na chwilę z tego, żebyś zobaczył. Ej, bo chcę wyrzucić mogę. Już? O, jest. Dobra. Akceptuj. Proszę. I ruszamy w epicką przygodę. Mój samouczek się. Dobra, jest tak, epicka. No. Epicka przygoda. Zobacz. Dobra, zdecydujmy się, kto będzie mówić.
Wziąłeś ubranie z grą, z tą maską gazową, czy taką w lesie bardziej? A co jak ci wygodnie, bo my idziemy teraz terminatorów klepać. Tylko najpierw trzeba antenę odpalić. Śmigłowca podejść. Granych grałem trzeci. Gdzie jest wyjście z tej jaskini? Tutaj, Jenras. Właśnie, ślepy. Epicka przygoda, ekaemista, jakbyście, ja mam helikopter z miniganami, chcecie? Ja mam z rakietami. Dobra, do wyjścia. Więc tak, epicka przygoda. Gromowiec, KMista i żołnierz wyruszą do fabryki Terminatora, aby powstrzymać droida Terminatora, robota, który jest duchem twojego starego. Ej, przypominam wam, nie? Że ogólnie jak będziecie w nich strzelać, to tam będzie taki główny boss, co nie? Nie spoileruj nam. I ogólnie jak go rozwiązać. Ja jeszcze nie oglądałem filmu, więc please nie spoileruj. Nie. Siema, tutaj ja z przyszłości, czyli z montowania tego filmu. Chciałbym tylko powiedzieć, że nagrywanie tego materiału to była pieprzona katorga, ponieważ co chwilę coś wywalało i kuferowi wywalał prąd w mieście, więc jeżeli... No w tym filmie znajduje się cała masa cięć, które po prostu wycinają pełne dziesiątki minut czekania, aż to będzie działać. Mam nadzieję, że to się da oglądać i to nie jest zrobione w jakiś chujowy sposób. Jeżeli tak, to po prostu napiszcie, że chujowo to zmontowałem. Tak czy siak, mam nadzieję, że to się będzie podobać i wróćmy do materiału. Siemaczko, ziomeczki, tu po kolejnym cięciu my i tym razem nasza drużyna rozrosła się o kolejne dwie osoby. Nie wiem, coś odpierdala, więc... Ale kufrowi regularnie wypierdala prąd, więc postaramy się skończyć ten odcinek. Co biedrzej! Dobra, odpalaj to i tego. Musimy się pospieszyć, bo tutaj nam kufrowi regularnie wywala prąd. Co tu robię, LKM? No wypierdaj! Już hakuję. Jutro mam studniówkę, się tak pochwalę i będzie tego, będę będzie... Co za Freeman Gaming. Jak się spotkamy? Freeman Gaming będzie robiony. Obraz satelitarny. Czy ty zastrzeliłeś cywila? Nie. Dobra. Ja nigdy! Czego tu leży? Dobra. Musimy dotrzeć nigdy do tego tam. Nie zastrzelił. To jest 3 km, teleportujmy się do jakiegoś obozu, po prostu, wiecie. Szybko. Ja nie chcę się nas obudzić. Nie muszę ty mówisz. Co? Tutaj jak najbliższy obóz jest w Ausz. A tu mamy. A to ja mam tu odkryte. Ta, mam. Chodźcie tu do mnie. Mam ten. Dobra. Jesteśmy już tutaj i napieprzamy. Tego można stworzyć chyba. Nie będę kłamać, to nie jest takie łatwe. A nie mam mojej strzykawki, bo mi chyba zmieniło set wyposażenia. O kurde, niedobrze. Ja zmieniam na strzelbę na terminatory. Bo mam jakąś zmianą IMR-kę. Dobra, jak załatwimy tą dwójkę, to ja sobie ustawię do setu tą. Strzykawę. O, to nam idzie. Mnie się wwalił. Dobra. Ja już nie strzelam, bo zostawię sobie to na bombę. Tu sobie jecie go. Ja lecę. Kłamać. Ja lecę robić coś. Ile to poziom? Dobra. Dobra, wyeliminowany. Ja to niedawno biłem w sumie. Dobra, musimy iść podziemia teraz. Jest, dobra, idę. Biłem do podziemia. Czekaj, skills na nas. Wynika to wejścia, to zaraz. Pójdziemy wszyscy do podziemia. O kurwa, teleport. Aha, dobra, mam. Dobra, dobra. Nice. Dajcie mi tylko wyposażyć się w strzykawkę i jedziemy. Zabiliście to bydle? Tak. Granaty. Gdzie gdzieś szedło, nie? Dobra, chodźcie do podziemi. Był gdzieś. Gdzie by... A tu. Dobra. To jest tu, nie? Nie? Gdzie to jest? A, no i jak on tam się zbadać? Tak, ale to co wy... Gdzie wy jesteście?
A jeszcze to wchodziło mi. Jak on tam szedł? Tutaj jest takie. No bo chodź. To trzeba schodki metro, znaleźć, metro. Ale one. Metro, metro. Tutaj. Metro, metro. Tutaj. O, że to jest ukryte sam. Dobra. Zapomniałem. Chodź. Dobra. Wszyscy na pewno nikt nic leśnego. Czekajcie, bym wszedł ja tylko. Tu wyrzutnie rakiet dają. Me zdjęcie robi. Ten pomieszczeń. Nie przeczytane dane. Dobra, czyli musimy rozwalić te chłodzące. Jako, no to każdy weźmie po jednym i się tu zrobimy przegrupowanie. Dobra. Dawajcie oram. A to normalnie karabinem, czy co? Tak, normalnie karabinem. To możesz... Trzeba strzałami z tej... Determinatory nie wiedzą, co się odwala, nie? To się przyniesie. Dobra. Ale... Wieszka. Nie. A tam. Idziemy. Dobra. Chodźcie tu. Znowu tam na dół? Bo tu się coś otwiera. Tu się coś otwiera. Gdzieś tam kurwa otwiera. Chyba znaleźliśmy fabrykę starych najebanych. O, stary pi... O, nie. Wreszcie znalazł mleko. Chodźcie tu. Teraz powoli. Cicho. Winda jak miasto. Ale jest bardzo dużo. Okej. Schody, Jędrek. A, schody, myślałem, że window. No to wygląda jak winda. Tak, wiem. Nie wiem dlaczego, ale Steelsa w ogóle z imprezy wywalił. Czemu Steels wyszedł? O, amunicja, będzie na pierdolanka, chłopaki. Czekajcie, bo Steels musi... Czekajcie na Steelsa. Dobra, spokojnie. Co to jest za jakaś kurwa kuźnia? Musi... Nie biegnąć. Jezu! Oni nawet... Kurde, internet mi wywalił, chłopaki. Ja mam Terminatora na sobie. Ja też. Ja też. Internet wywalił. Ja biegnę dalej. Biegnę. A nie, kurwa, mać. Biegnij. Nie zatrzymuj, stary, nie zatrzymuj. Do przodu, chłopaki. Nie zatrzymuj się. O to chodzi. Tak, do... Tu biegnij. Interakcja podczas walki niemożliwa. Dobra. Wiem, musisz ich teraz rozwalić w tym przejściu wszystkich, nie? Przygotuję ładunki wybuchowe. Nie słyszycie mnie? Tak. Dobra, bo mi ten wywaliłeś. Walcie. Oliver, chodź One tutaj. Down. Ja mogę ich osłabić. Ja czekaj, idę. Znaczy idziemy w sumie. Walimy wiatra cały czas. Puszczaj to teraz. Teraz do nich. Wiodobosa. Dobra, już idziemy. O, 16 pocisków mam. Wiecie co to będzie? Jak ja mam 16 pocisków? Jaką będzie ile... Ja mam 100 w magazynku i 600 w zapasie, nie wiem o co ci chodzi. 12 w magazynku. Ale chodzi do granatnika. Aaa, granatnik. Chodzi... Nie mam granatnik, żeby łatwo poszło. Granatnik. Dobra, otwieram. Dobra, kascenka. Ale ten boss jest potężny. Boss jest potężny, stary. Dobra, moja postać wchodzi. To jest fajne, bo to jest... Walimy go na dziurę, co ty nie, bo moja. Kurwa, King Terminator. Stary. Arthur King Place. Pominałem kosenkę, wiesz to. Jesteście? No, czytuję nam. Chłopaki? Może i to jest Terminator, ale ja jestem na kurwiaturze. Nie, bo on tu już idzie, bo ty pominałeś kascenkę i on od razu zaczął nas podchodzić, kiedy my ją oglądaliśmy. Na kurwia, nie. Nie płacz na kurwiaj.
No, popłacz, kurwa, sobie. Ale ja go oram z tego LKM-a, to co wy pierdolicie, że on jakiś kurwa dobry jest? To jest jakieś boro je do zera. Nie, będzie wsparty. Niech ty się nadbie tak... Kiedy co tu strzela? No pa jakie boro, no pa jakie boro. O, o, o. Róbcie z nim oro, róbcie z nim oro. Reload. A wy macie tutaj na to. Dostałem drogę, chłopaki. Czekaj, bo ja ładuję i mam nogę rozwaloną. Okej. Czas mnie gwizdolny. Będziecie tam, nie wiem. Zabijcie go czy coś? No próbuję, bo... tylko ten karabin ma taki mały magazynek. Ja mam reload stąd, ten naboi. Jezu, mam uraz. Nie mam naboi. Tylko będę, chłopaki. A, dobra, ja tylko tym mogę go walczyć. Dobra, zapomniałem. No właśnie. Dobra. Bo ja do niego tym LKM-em nawalam, a... Dobra, chłopaki, to jest S. Ja do niego tym LKM-em walę i mi nagle pokazuje, że tylko tym karabinem mogę go walić, tym MK coś tam. Wrócę tu. Nie wrócisz, skurwysynu. Co to jest? A, zgniotarka. Głowę mu odciął. Do zgniotarka. No i co? Tak trudno było? To się wszystko wyfadza z tego. Spierdalamy? Jezu, mamy 3 minuty, żeby stąd spierdolić. Dwa. Gdzie jest wyjście? Tędy. Jezu. Dobra. Biegniemy przed siebie, walimy ich, walimy. Zostaw wywalone w nich. Biegnijcie, jakby was Niemcy gonili w 34 na terenie obozu. Ja się przewróciłem, co jest? Ej, chłopak, ja się wyjebałem. Czeka was WP. A wam jak idzie ucieczka? Jezu, ich tam jest. I tak średnio, do mnie walą wszyscy, bo jestem na samym końcu. My wchodzi po schodach. Dobra, mamy jeszcze 2 minuty. Dobra, to na... Dobra, to na S. Ale ich tam jest, ty. Ha. A ta walka z bossem to na S. Może dlatego, że mam i... że wpaliłem ich tym... RKM-em z tego. No, też nas było 4. Jeden raz wbijać 150 i idziemy ten... rajdy robić. Ej, co ty robisz? Co ty robisz? Ej! Ej! Nie! Ty skurwysynie! Domknąłeś nas! Dobra, nie, kurwa, mi się nie chce. Wypierdalasz stąd i jędras wyjeb go. Czekaj, piszę do Pawa, żeby go z grupy wyjebał. Zginęliśmy, ale przeżyliśmy. No zamknął nam bramę śmieć. Gabaty. Dobra, teraz trzeba jeszcze z tą babą pogadać i chyba event skończony. Co się tepnijmy do ewentu. Wyjebane w tą babę. A żeby zakończenie. Kurwa, idę ją rozstrzelać, kurwa, co ty sobie myślisz? No, do Everhornu chodźcie. No to, ale tam nie mogę strzelać, no trzeba ją wypłoszyć stamtąd, żeby mógł strzelać do niej. Slashmy szybka podróż. Na film będzie nazywać autystyczne polowanie na Terminatora. A nie, ten. Cooper się wczuł w rolę. Pepsi 100 z recyklingu. 100% z recyklingu. Kurwa, to ja śmieci piję. Butelka z plastiku z recyklingu. A dobra, butelka. Jest 11 gram węglowodanu. 11 gram cukru. Dobra. Jesteśmy więc i poczekam tu na resztę mojej specjalnej drużyny autyzmu i pogadam się z tobą babą. Od kiedy w Pepsi jest sól? Co? Od kiedy w Pepsi jest sól? 20, na co mamy z nią pogadać? Nie wiem, uciekła, schowała się. Dobra, to... Zestraszyła się mnie jak jej powiedziałem, że ją rozstrzelam.
przez nią z drzwi mnie jakieś zgniotły. Bo jakiś random mi zamknął je przed drzwiami, przed nosem. Dobra, to ja tu na was czekam, chodźcie. No, no, no. Już rozmawiać z nią, czy nie? A wszystkich czytało? Sprawdzi informację o graczu. Wczytało was, chłopaki? Dobra, to dawaj. Klikać? Tak. Rozmawia. No, cutscenka. / do korespondencja. Konwersacja. Plugged in the tracer and found a whole mess of them. Turns out the TA hunters were building the factory. To build more of themselves. They're planning to kill every living thing on the island. Total destruction. Well, it doesn't matter. I destroyed the factory. You mean... It's over, soldier. Mission complete. Fajnie. I should be dead. Co? Jak to nie żyć? No bo mówiłem ci, że ona jest tym gównem śmiesznym. Czekaj, co? No ona jest tym robotem, Robocop, rozumiesz? Nie, a może po prostu ona myślała, że ona by musiała zginąć po prostu w trakcie tej operacji, a ten nomad po prostu tam wszedł, tak. Rozwalił wszystko, bo ma to w dupie, że... A ten nomad przyjął rolę Terminatora. No nomad jakby, spójrz na nomada, on ma w dupie to, że ona jest w ogóle w przyszłości. On tak jest taki by, ona jest takie, ja muszę zginąć, się poświęcić, no mat, mam to w dupie, jak wysadę, to wszystko w pizdy wysadził. Mam to wyjebane, suczko, byłem pierwszy. No właśnie, on był pierwszy, on to wygrał. Nie no, jak chcesz, mogę ci strzelić w głowę, z chęcią. Back in the future I used to imagine a life without war. Ona ma brwi jak Rezi. A ty, Steels i Oliver, co sądzicie o zakończeniu? Co sądzicie o nomadzie? No w filmie to lepiej wyglądało. Jeszcze z tą ciężar... O! W filmie lepiej wyglądało. W tej fabryce. To jestem ciekaw, czy jest kanoniczne dla filmów. No i pa, i wypierdalam. No, idziesz sobie, idziesz, nie wiem, zjeść burgera. Bo tutaj jeszcze burgery... Me wpierdala frytki. O. Me zamawiam McDonalda. Misja ukończona. Ej, co dają punkty wydarzenia na żywo? Nie wiem. EKS Terminator. O, granatnik. MGL Terminator. Poziom 29. Co? Schemat. No, przyznam, że fajnie się grało w ten taki ten, no. Jeden pykety umiejętności. Myślałem, że to będzie granat fioletowy. To jest o 66 punktów mniej niż moja broń. Co jest? Może to jesteś maksowany. Nieprawda. Ja sobie to zobaczę. Ja potrzebuję buty i kasku do maksymalnego, co ty mówisz do mnie. No to jako że ten, to chyba byłby na tyle. Dziękuję za oglądanie tego autystycznego, posklejanego materiału. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli się nie podobał, to możesz wypierdalać. No i przy okazji... Jeśli się nie podoba, to jak znajdę twój adres, to już po tobie, skurwysynu no. Mały. Dobrze, to dziękuję za oglądanie i miłego dnia. Skurwysynie! Dobrałeś na... Co jest